Siemanko, ja jestem Technograda, no i witam was w kolejnym Game Newsie. I wiecie co? Game News, w ogóle Technokrata Games, to jest kanał, który jest e, no, moim drugim kanałem. Na razie powoli się rozwija, więc zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. I... Pomimo tego, że nazywa się Technokrata Games, mam nadzieję, że tak zostanie, może to nazwa robocza, to ja chciałbym tutaj poruszać wiele tematów no, z takiej szeroko pojętej geekowskiej popkultury, czyli wiecie, filmy o superbohaterach też, gry, no to wszystko, co nie jest tak do końca związane z tą moją główną działalnością, jaką oczywiście jest mm, wszelkiego rodzaju technologia użytkowa, fizyczna. Mająca swoje odniesienie w hardware'ze, tutaj właśnie filmy serii Marvel, które ja absolutnie uwielbiam, gry i to wszystko to tak jak mówię z gikowskim życiem, z gikowską popkulturą jest związane, będzie się pojawiać. Dlatego też dzisiaj nie o grach, a o nowym torze. E, torze, który nazywa się Miłość i Grom, czyli Love and Thunder. E, wrzucę, wam oczywiście, e, wrzucę wam oczywiście ten zwiastun tutaj gdzieś w jakiejś pętli. Tor nam się zmienia, wraca do formy, e, bo jak wiecie, no w endgame Thor był słodkim kurbaskiem, albo też niesłodkim. Tutaj stara się odnaleźć jakąś swoją tożsamość. W tym, w epilogu endgame'u TOR razem ze Strażnikami Galaktyki Lata i tam załatwia sprawy. Tutaj. Też on jest jakby ze Strażnikami Galaktyki. Widać tutaj Queen'a, że, że on z nim spędzają razem czas, więc jest to ta ekipa Strażników Galaktyki. Pojawia się też Valkyria, czyli znana z kilku serii. No i wraca nam, oj kurczę, teraz zapomniałem, Jane, Jane ale nazwisko, czyli Natalie Portman, która była dziewczyną Tora w dwóch pierwszych częściach o torze e, ciekawy motyw, bo wraca nam w postaci wojowniczki jakiejś bogini e, nordyckiej. Mamy tu też takie motywy jak Zeusa, które widzimy, widzimy na przebitkach tego traileru, więc motywy e, z mitologii greckiej. Natomiast o co w ogóle będzie chodzić w całym torze e, Miłość i, i Grom? Love and Thunder brzmi lepiej. I w ogóle swoją drogą motywem do tego traileru jest Thunder e, ACDC, więc prawdopodobnie y, jakby tutaj mi zdemonetyzują ten film, znaczy ja i tak na tym kanale nie zarabiam, nawet nie mam włączonego zarabiania, mm, ale jednak jakieś prawa autorskie, o tutaj tak, prawa autorskie mi się wyświetlą do tego filmu, ale nie oprę się, żeby nie odpalić sobie właśnie e, chociaż, kurczę, a odpalę, jakby Mam nadzieję, że po prostu mi nie zdejmą tego filmu, że przez to, że będzie Thunder leciał w tle. Chociaż nie. Przepraszam, nie odpalę Wam Thunder, bo za to zdejmuję. Na swoim kanale, jednym z pierwszych Benek Game Tales, miałem Pentakilla, którego wbijałem mój pierwszy Pentakill, który wbijałem w LoLu, a którego akurat nagrałem i tam sobie też podłożyłem Thunder i zdjęli mi ten film całkiem. Więc tutaj też niestety Thunder Wam nie wrzucę. Możecie sobie zanucić albo w ogóle... Hmm, nie wiem, no niech to leci sobie w tle ten, ten tor, a, a Wy sobie możecie wpuścić trailer. Ja wam do trailera wrzucę link w opisie. Ja bardzo czekam, bardzo czekam, bo strasznie lubię ten motyw Strażników Galaktyki i to jak oni mocno zmienili. Podejście do całego ICU. To już niby są filmy następnej fazy, ale jednak cały czas bardzo mocno nawiązują do bohaterów pierwszej fazy. Tak jak na przykład jeszcze nie widziałem, taki ze mnie fan, że jeszcze nie widziałem zarówno Eternal, jak i na przykład Shanghai Chi. Natomiast do Shanghai Chi ani troszeczkę mnie nie ciągnie. Wydaje mi się to taki zbyt no obcy, obce. Nawiązanie do całego ICU. No ja wiem, że to jest jednak w gestii ICU, ale mimo wszystko tak bardzo czuję yy, tego Shanghai Chi jak nie wiem, X-menów. Chociaż są. Jakby i to, i to jest, jest częścią. Nie czekaj, czy teraz nie palnę głupoty. Że... Tak? Dobra, teraz już nie będę w to wchodził, bo, bo, bo może pomyliłem uniwersum DC, CCU. Ale X-Meni. Czy X-Meni są z DC? Tam był Deadpool w tym uniwersum, a Deadpool jest. Jest Marvelowy, więc, więc tak, X-Meni też są Marvelowi. Jak się pomyliłem, dajcie znać, ale tak, wydaje mi się, że, że tutaj. Em że tutaj właśnie X-Men są też Marvelowi, no ale jednak, jednak to nie jest ta ekipa Avengersów, do której przywykliśmy. Pomimo tego też to, e, lubię ten motyw. Także na tora czekam, bo będzie z takim poziomem humoru, podejrzewam i z takim humorzastym, humorzastym, takim humorystycznym podejściem do właśnie całego MCU, jak po raz pierwszy wnieśli nam właśnie Strażnicy Galaktyki, a potem e, ta część tora, której tytułu nie pamiętam, ale też właśnie już była w takim klimacie Okay. <laughs> Z takim śmiesznym poczuciem humoru utrzymana i Thor z takiego zadętego w pierwszych trzech częściach zmienił się w taką zabawną postać i to ta przemiana mi się bardzo podobała tutaj na przykład takim sztywniakiem to może być Kapitan Ameryka dla mnie chociaż też, znaczy ja lubię wszystkie postacie, ale to są takie postaci, które, które dla mnie są takie poważne które jakby walczą o jakąś tam sprawiedliwość Thor jest zabawny mam nadzieję, że też będzie bardzo fajne będą fajne wątki z mitologii zarówno nordyckiej jak i jak i greckiej, bo to na, to na to czekam. Ja lubię takie smaczki. Obie mitologie przeczytałem, obie są bardzo ciekawe. No i bardzo dobrze też opisane, nie? No, słowiańska jest, kurczę, jest patriotyzm do tej słowiańskiej, ale tutaj nie ma tak wielu ciekawych nawiązań i nie ma takich dobrych przede wszystkim opisów, bo no jednak u nas piśmień... Ale dobra, teraz... Historia się zaczyna. No ale u nas jakby nie patrzeć, no nie przetrwało tak wiele przekazów, bo to były przekazy ustne, no i jednak zatarła się ta mitologia bardzo, bardzo mocno. U nas Dzień Nordycka i, i Grecka jednak bardzo, bardzo mocno przetrwały, bardzo były, że tak powiem, bardzo dobrze. Zachowane zarówno w pamięci, jak i w jakichś tam różnych działach pisanych, więc łatwo ją było odtworzyć. A naszą to tak się odtwarza bardzo mocno z, z dosłownie z takich poszlak wręcz, a nie jakichś twardych dowodów. Natomiast nasz tor fajnie, że wchodzi. W ogóle Czarnej Wdowy też jeszcze nie widziałem, ale Disney Plus 14 czerwca w Polsce, więc mam nadzieję, że to wszystko zacznę sobie nadrabiać. W tym właśnie i Tora. Thor ma właśnie pojawić się też w wakacje, bodajże w kinach, więc może bym się w końcu wtedy wybrał z powrotem do kina, bo jednak na dużym ekranie obejrzeć. To będzie fajnie. To będzie fajnie. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, czy w ogóle też taka forma będzie dla Was. Może niekoniecznie ten film, bo może nie, niekoniecznie dobrze tutaj do tego podszedłem, ale chciałbym na przykład tutaj zarówno grać w gry, recenzować gry, mówić newsy o grach, jak i właśnie yy, mówić newsy na temat filmów, na temat takiej całej popkultury geekowskiej, geekowskiej to się też tak nazywa, no taki wiecie, czujecie klimat, nie? fantazy, science fiction i tak dalej. Recenzować też filmy, na które. I to nie są recenzje jakieś poważne, bo ja nie jestem jakimś specjalistą od kina. Ale to są takie recenzje, jak wszystkie moje recenzje, zarówno na głównym, jak i na tym kanale. To są. Czysto moje, że tak powiem, subiektywne odczucia, które ja na jakiś temat mogę wypowiedzieć, więc dajcie znać, czy jeżeli pojawiałbym się tam pojawiałyby się na tym kanale filmy właśnie o też takiej tematyce, czyli na przykład zapowiedzi, co tam się ECU dzieje, jakieś rozważania na ten temat recenzji itd. Czy też taka forma by wam się podobała? Ja wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. My widzimy się w środę w następnym filmie na tym kanale. A tymczasem święta, święta i po świętach jutro, jutro już ruszamy do pracy. Ja cieszę się, że nagrałem ten inny film, troszeczkę się tutaj pomotałem w nim, ale powiem szczerze, że, że trochę się jaram, bo będzie takie, będzie zabawnie, już to widzę. Będzie też fajnie, bo będzie powrót do. Aha, ja w ogóle powiedziałem, jaki jest główny motyw tego filmu. E, motyw jest taki, że Gor, Gor, e, rzeźnik bogów, e, zabija bogów, i Thor będzie chciał go powstrzymać. Oli, cały motyw, nie? Serio? Powiedz teraz widzom do kamery, że przepraszam, że szczekasz. Dobrze, że to technokrata, games, Tego wam nawet nie będę wycinał. Draco mówi, że, czy, że pora kończyć, że, że, ten, że ten motyw e, z e, Tora. No, jest płytki jak niemalże w każdym, mm, w każdym filmie z, z, z ECU. Tam, tam nie ma jakichś górnolotnych motywów. W endgame może był trochę bardziej wielopoziomowy, ale nie, no generalnie z antagonista, robi coś złego i trzeba go powstrzymać. A cała reszta tych ciekawych wątków to są te wątki powracających postaci, pobocznych postaci. To są te rzeczy, które możemy wielopoziomowo rozpatrywać. I tutaj właśnie e, Jane. Tak, dobrze pamiętam Jane? Ona miała na imię, to chyba było w tym artykule. Tak, Jane. Foster, no jako Natalie Portman e, powróci. Fajny plakat, plakat taki w stylu lat, no osiemdziesiątych elektroniczna muzyka, ale to już takie, takie już motywy w że były. Dobra, jeszcze raz wam dzisiaj dziękuję. Nie, jak ktoś poglądał do końca. Napiszcie w komentarzu tor, bo jestem ciekawy, czy ktoś ten film, ten konkretny, który nie był jakiś super ciekawy, szczekał Draco i w ogóle. Ym poglądał do końca. Znaczy dla mnie ten film jest ciekawy, bo to jest ciekawy motyw, ale nagrywam to po raz pierwszy o tych filmach i nie wiem, czy będzie Wam się to w ogóle podobało. Dlatego dajcie znać, i jak ktoś obejrzał do końca, napiszcie to. A ja wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i jeszcze raz i widzimy się w środę. Do zobaczenia. Cześć!